Witam serdecznie, tu Bartek Kulczyński. Dzisiejszy odcinek poświęcam składnikowi, o którym mówi się stosunkowo mało. Mam tu na myśli jod. Opowiem Państwu, z jakimi oznakami i skutkami możemy mieć do czynienia, gdy będziemy dostarczali go w zbyt małych ilościach. I tu od razu dodam, że w naszej populacji wciąż obserwuje się niedobory tego pierwiastka. W drugiej części filmu skupię się z kolei na omówieniu najlepszych źródeł jodu i przedstawię Państwu, w jaki sposób uzupełnić jego braki. Wspomnę też, w jaki sposób sprawdzić, czy nasz organizm jest odpowiednio wysycony jodem. Warto oglądać do końca, bo pod koniec wspomnę o wodach leczniczych, które są doskonałym źródłem jodu. Wcześniej tylko miałbym prośbę: jeśli ktoś z Państwa chciałby dołożyć swoją cegiełkę do tego, aby nasza społeczność na tym kanale rosła w siłę, to wystarczy, że klikną Państwo przycisk Subskrybuj, który znajduje się pod filmem, a potem dzwoneczek, który pojawi się obok. Jeśli moje filmy są dla państwa pomocne, to myślę, że warto to zrobić, bo przy okazji dzięki subskrypcji nie ominą państwa inne wartościowe filmy. Z góry serdecznie dziękuję i wracam do tematu. Zacznę od omówienia objawów, które mogą świadczyć o tym, że w naszym ciele brakuje jodu. Tu tylko przypomnę, że jod jest niezwykle ważnym pierwiastkiem, który zapewnia prawidłowe funkcjonowanie naszej tarczycy. Mówiąc konkretnie, miod bierze udział w produkcji hormonów tarczycy, takich jak tyroksyna i trójjodotyronina. Z kolei zaś hormony te odpowiadają za funkcjonowanie całego naszego organizmu. W efekcie jeśli zabraknie nam jodu, to przy przedłużającym się jego niedoborze dochodzi do zmniejszonej produkcji wspomnianych hormonów, co w konsekwencji prowadzi do niedoczynności tarczycy. I w związku z tym pojawia się szereg uciążliwych dolegliwości, które teraz po kolei omówię. W wyniku niedoczynności tarczycy spowodowanej niedoborem jodu tracimy wszelkie siły witalne. Osoby dotknięte wspomnianym problemem zgłaszają zupełny brak energii i przewlekłe uczucie zmęczenia, który możemy wręcz określić wyczerpaniem. Tu od razu dodam, że praktycznie zmęczenie to nie opuszcza nas ani na chwilę, nawet po nocnym odpoczynku. Wspomniany brak sił jest na tyle dokuczliwy, że nawet najprostsze czynności dnia codziennego stają się wyzwaniem. Ponadto osobom z niedoczynnością tarczycy bardzo często towarzyszy senność w ciągu dnia i apatia. Niski poziom hormonów tarczycy wiąże się też z wystąpieniem szeregu zmian neurologicznych, a mianowicie w wyniku niedoboru jodu możemy mieć do czynienia z problemami z koncentracją, zaburzeniami pamięci i ogólnie z obniżoną sprawnością umysłową. Tu od razu dodam, że uzupełnienie niedoboru jodu przywraca wspomniane funkcje poznawcze. Dość charakterystycznym objawem niedoczynności tarczycy związanej z niedoborem jodu jest również marznięcie i ciągłe uczucie zimnych stóp oraz dłoni. I to w przypadku, gdy w mieszkaniu czy na zewnątrz wcale nie jest szczególnie zimno, czyli osoby z niedoczynnością tarczycy mają o wiele mniejszą tolerancję na zimno. Jest to spowodowane tym, że hormony tarczycy są zaangażowane w procesy metaboliczne związane z produkcją energii, a więc i ciepła. Stąd, jeśli ktoś zastanawia się, dlaczego wiecznie jest mu zimno, to uważam, że warto zainteresować się swoją tarczycą i przy okazji zastanowić się, czy aby na pewno dostarczamy odpowiednie ilości jodu. Gdy mowa o kończynach, to od razu też powiem, że w przebiegu problemów z tarczycą niejednokrotnie dochodzi do uszkodzenia nerwów obwodowych. Skutkiem tego jest pojawienie się uczucia mrowienia i drętwienia stóp lub dłoni. Dodatkowo należy wspomnieć również o tym, że na skutek braku hormonów tarczycy dochodzi do upośledzonego funkcjonowania bułki mięśniowych, a nawet do ich uszkodzenia. W rezultacie u niejednej osoby z niedoczynnością tarczycy pojawiają się osłabienie, a także skurcze i bóle mięśni, przy czym te dolegliwości najczęściej obejmują mięśnie ud i ramion. Oznaką, że brakuje namiodu, a w związku z tym, że nasza tarczyca nie pracuje poprawnie, jest pojawienie się obrzęków wokół twarzy. Za taki stan rzeczy odpowiada kilka czynników. Dla przykładów wśród osób z niedoczynnością tarczycy nieraz mamy do czynienia z problemami z układem sercowo-naczyniowym. Konsekwencją zaś niewydolnego krążenia jest to, że płyn zaczyna gromadzić się w tkankach, co powoduje wspomniane obrzęki. Występowanie obrzęków potęguje też fakt, że w przebiegu niedostatecznego stężenia hormonów tarczycy dochodzi do zaburzonej pracy nerek. A jeśli nerki niedostatecznie filtrują krew, to również i to skutkuje gromadzeniem się płynów w naszym ciele. Wspomniane obrzęki mogą pojawić się zarówno w okolicach twarzy i oczu, jak również mogą obejmować kończyny dolne. Kolejną oznaką, o której chciałbym wspomnieć, jest niekontrolowany i niezamierzony przyrost masy ciała. W pewnym stopniu wiąże się on z poprzednim punktem, czyli z powstawaniem obrzęków. Naturalne jest to, że gdy woda gromadzi się w postaci obrzęków w naszym ciele, wówczas przybieramy na wadze. Jednakże, w przypadku niedoczynności tarczycy wcale nie muszą pojawić się obrzęki, aby doszło do wzrostu masy ciała. Wynika to z tego, że hormony tarczycy napędzają metabolizm. Z kolei, gdy dojdzie do obniżenia ich poziomu, wówczas mamy do czynienia ze spowolnieniem przemian metabolicznych, inaczej przemiany materii. W efekcie zdarzyć się może tak, że przy tej samej kaloryczności diety, którą wcześniej stosowaliśmy i przy której nasza masa ciała stała w miejscu, na skutek niedoboru jodu przybierzemy na wadze. Brak jodu skutkujący zaburzeniami pracy tarczycy może też dać osobie znać, jak chodzi o zmianę wyglądu. Mam tu na myśli przede wszystkim to, że skóra staje się sucha, szorstka i bardziej wrażliwa oraz ma tendencję do łuszczenia się. Jest to skutkiem zmniejszonego wydzielania substancji nawilżających. Dodatkowo skutkiem zbyt niskiego stężenia hormonów tarczycy jest również zwiększone wypadanie włosów. Co więcej, u pacjentów z niedoczynnością tarczycy nieraz obserwuje się również przerzedzenie brwi. Niejednokrotnie zgłaszają oni też zwiększoną łamliwość paznokci. Mówiąc o zmianie wyglądu, nie sposób nie wspomnieć też o tym, że następstwem niedoboru jodu może być powstanie wola, czyli dochodzi do powiększenia się tarczycy. Uwidacznia się to w postaci wystąpienia stosunkowo niewielkiej opuchlizny z przodu szyi w okolicy jabłka Adama, a dokładnie tuż pod nim. Tu jeszcze dodam, że powstaniu wola może towarzyszyć ucisk w okolicy gardła. Ponadto, na skutek tych zmian, niektórzy pacjenci zgłaszają problemy z połykaniem. Do objawów wskazujących na niedobór jodu i problemy z tarczycą możemy zaliczyć też pojawienie się chrypki. Wynika to z dwóch podstawowych przyczyn. Po pierwsze, wspomniane przeze mnie powiększenie się tarczycy może powodować ściśnięcie czy też porażenie nerwu krytaniowego. Po drugie, zaś na skutek braku hormonów tarczycy następuje gromadzenie się płynów w fałdach głosowych. W przebiegu niedoboru jodu mogą pojawić się też jeszcze inne, mało specyficzne objawy. Mam tu na myśli przede wszystkim brak pocenia się. Dodatkowo skutkami niedoboru jodu są zaparcia, które wynikają ze spowolnionej pracy jelit. W przypadku kobiet niedokrotnie obserwujemy zaburzenia miesiączkowania, w tym nieregularne miesiączki, a także obfite miesiączkowanie. Z kolei u mężczyzn mogą pojawić się problemy z erekcją. Zaburzone funkcjonowanie tarczycy wywołane brakiem miodu niekiedy objawia się też zaburzeniami smaku i węchu. Ponadto u niektórych osób dotkniętych wspomnianym problemem dochodzi do spowolnienia tętna i jednocześnie do wzrostu rozkurczowego ciśnienia krwi. Mówiąc o skutkach niedoboru jodu, muszę wspomnieć o jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii. Otóż jod jest niezwykle ważny w przypadku ciąży. Jego brak u kobiet ciężarnych powoduje bardzo poważne konsekwencje dla potomstwa, a mianowicie zbyt niskie stężenie jodu w organizmie istotnie zwiększa ryzyko porodów przedwczesnych, martwych urodzeń i poronień. Dodatkowo deficyt jodu sprzyja występowaniu wad wrodzonych u dzieci i przyczynia się do ich upośledzenia umysłowego, w tym do obniżenia ilorazu inteligencji. Wobec tych informacji szczególnie ważne jest to, aby kobiety ciężarne suplementowały jod. Jak państwo widzą, zbyt niskie spożycie jodu niesie ze sobą poważne następstwa. Tym samym chciałbym przejść teraz do drugiej części filmu, w której opowiem państwu, co iść na co dzień, aby zwiększyć poziom jodu w organizmie. Przy czym od razu zaznaczę, że skupię się na naturalnych produktach, bo to one powinny być podstawą naszej diety. Oczywiście istnieje szereg różnych preparatów, w tym suplementów diety, które będą wyjątkowo cenne w przypadku głębokiego niedoboru jodu, niemniej nie są one przedmiotem dzisiejszego materiału. Aby zadbać o zadowalającą podaż jodu, warto przede wszystkim regularnie sięgać po ryby morskie. Wśród nich szczególnie zasobny w jod jest dorsz. Jeden filet z dorsza o wadze 100 gramów dostarcza 130 mikrogramów jodu, co pozwala w aż 85% pokryć dzienne zapotrzebowanie na ten składnik. Dobry jest też mintaj, który zawiera 100 mikrogramów wspomnianego pierwiastka. Pozostałe ryby, tak jak łosoś świeży i wędzony, makrela, tuńczyk i flądra, zawierają od około 20 do 40 mikrogramów jodu na 100 g produktu. W porównaniu do np. dorsza nie są to bardzo wysokie ilości, ale wciąż ryby te możemy uznać za dobre źródło jodu. Oczywiście dużo jodu znajduje się w owocach morza, choć mam świadomość, że raczej tego typu produkty nie są zbyt często spożywane przez nasze społeczeństwo. Niemniej gotowane ostrygi zawierają 110 mikrogramów jodu na 100 g, zaś jeszcze bogatsze w ten pierwiastek są gotowane homary, w których zawartość jodu wynosi aż 185 mikrogramów. Z kolei krewetki nie są już tak zasobne w jod, bo mają go około 15 mikrogramów. W tym miejscu krótki przerywnik, ponieważ chciałbym zaprosić Państwa do zapisania się na mój darmowy newsletter o zdrowiu, który nazwałem Porannym Dziennikiem Zdrowia. A poranny dlatego, że piszę go i wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano jako dwuminutowa lektura do porannej kawy lub herbaty. Dziennik jest uzupełnieniem mojego kanału YouTube. Aby się na niego zapisać: Zapraszam na www.doktorbartek.pl Ukośnik Dziennik. Spośród produktów, które raczej zbyt często nie trafiają na stoły, a są wyjątkowo zasobne w jod, należy wymienić różnego rodzaju wodorosty. Dotychczas powstało kilka prac naukowych, w których badacze analizowali zawartość jodu w tych produktach. Podam Państwu teraz poziom jodu w trzech najbardziej znanych gatunkach wodorostów, w przeliczeniu na zaledwie 1 gram suszonego produktu. A mianowicie nori 30 do 45 mikrogramów, wakame od 100 do 160 mikrogramów i kombu aż 2 do 4000 mikrogramów. Przy czym, tak jak wspomniałem, podkreślam, że jest to zawartość podana na 1 gram suszonych wodorostów. Osobiście jestem zwolennikiem poszukiwania nowych smaków i produktów, stąd, jeśli jest taka możliwość, to zachęcam do spróbowania suszonych wodorostów. Przy okazji dopowiem, że w różnych restauracjach coraz częściej możemy spotkać w menu właśnie wodorosty. Dla przykładu wodorosty są wykorzystywane do owijania sushi lub służą jako dodatek do niektórych zup. To tylko pokazuje, że tego typu produkty wcale nie są takie niedostępne, jak może się to wydawać i coraz częściej spotkamy je w lokalach gastronomicznych lub na sklepowych półkach. Jod znajdziemy też w produktach mlecznych. Wśród tej kategorii produktów przede wszystkim warto zainteresować się serami. Podam Państwu teraz poziom jodów w wybranych serach w przeliczeniu na 100 gramów produktu. Ser szwajcarski 120 mikrogramów, parmezan 78 mikrogramów, ricotta 66 mikrogramów, mozzarella 53 mikrogramy, ser rockpol 40 mikrogramów, ser edamski 30 mikrogramów, serek wiejski 35 mikrogramów. Jod znajduje się również w jogurtach, przy czym najwięcej mamy go w jogurcie greckim, bo około 50 mikrogramów. Do nabiału zawierającego jod zaliczam też jajka. W jednej sztuce mamy około 10 do 25 mikrogramów tego składnika. Niestety, produkty roślinne są ubogie pod względem zawartości jodu. Wśród najbogatszych roślinnych źródeł jodu, które teraz wymienię, mamy go od 10 do 20 mikrogramów na 100 gramów. Mowa tu o produktach takich jak orzechy laskowe i włoskie, brokuły, groch i szpinak. Osobiście za bardzo dobre źródło naturalnego jodu uważam wody lecznicze i też właśnie z powodu zawartego w nich jodu od czasu do czasu piję takie wody. Przykładem są wody takie jak hanna i szczawa. Zawartość w nich jodu wynosi aż od 2,5 do około 4,5 tysiąca mikrogramów w jednym litrze. Producenci wspomnianych wód piszą wprost, że tego typu wody są polecane przy leczeniu niedoboru jodu i niedoczynności tarczycy. Oczywiście wód leczniczych zawierających jod jest o wiele więcej. Tu muszę jednak podkreślić, że jeśli ktoś z Państwa zdecyduje się na sięgnięcie po tego typu wody lecznicze, to należy zapoznać się z podanym przez producenta zalecanym stosowaniem i ewentualnymi przeciwwskazaniami. Zwykle jest tak, że nie powinniśmy przekraczać określonej porcji wody na dobę. W przypadku tych dwóch przeze mnie wspomnianych wód jest to 330 ml na dzień, czyli nieco ponad jedna szklanka. Niekiedy takie wody zaleca się też pić w rozcieńczeniu. Pamiętajmy również, że wody z naturalnym miodem mogą zawierać jeszcze inne składniki mineralne, w tym np. stosunkowo dużo sodu, przez co mogą być one nieodpowiednie dla niektórych osób. Dlatego podkreślam, aby dobrze zapoznać się z etykietą takiego produktu. Ponadto producenci zalecają, aby kurację wodami leczniczymi prowadzić przez miesiąc, po czym należy zrobić sobie miesięczną przerwę. Gdy mowa o źródłach pokarmowych jodu, to krótko wspomnę jeszcze o soli. Jak wiadomo, w Polsce sól jest poddawany jodowaniu. W założeniu w 100 gramach soli powinno znajdować się około 2300 mikrogramów jodu. Według tego 1 czwarta łyżeczki soli zawierałaby około 30 mikrogramów jodu, co pozwalałoby pokryć dzienne zapotrzebowania na jod w 20%. Niemniej trzeba mieć świadomość dotyczącą dwóch kwestii. Po pierwsze, należy wiedzieć, że podczas przechowywania otwartego opakowania z solą dochodzi do pewnych strat jodu. Jeśli przechowujemy sól w szczelnie zamkniętych opakowaniach, z dala od wilgoci i światła, w tym najlepiej w nieprzezroczystym słoiczku, wówczas strata nie będzie zbyt duża, bo wyniesie ona kilka, kilkanaście procent w ciągu kilku tygodni. Jeśli jednak sól będziemy przechowywali w ciągle otwartym opakowaniu, to po kilku miesiącach straty mogą sięgnąć nawet 70%. Po drugie, sól poddawana obróbce termicznej, w tym przede wszystkim gotowaniu w wodzie, również częściowo traci jod, Strata ta może wynosić nawet od 40 do 70%. Wobec tych informacji, aby sól była dla nas cennym źródłem jodu, to powinniśmy zapewnić jej odpowiednie warunki przechowalnicze oraz dodawać ją pod koniec gotowania, lub jeszcze lepiej, na gotową potrawę. Muszę przyznać, że z pewnością sól stanowi pewien udział jodu w naszej diecie. W końcu wprowadzony w Polsce program profilaktyki jodowej sprawił, że problem niedoboru jodu w naszej populacji nie jest aż tak szeroki jak miało to miejsce przed jodowaniem soli. Od siebie jeszcze tylko dodam, że polecam wybierać sól bez obecności substancji przeciwyzbrylających w składzie, a konkretnie żelazo cyjanku potasu, który kryje się pod numerem E536. Mówiąc o naturalnych metodach uzupełniania braku jodu, wspomnę jeszcze krótko o oddychaniu morskim powietrzem. Otóż przyjęło się uważać, że spacer brzegiem morza to dobry sposób na dostarczenie jodu. Tu muszę podkreślić, że bardzo trudno jest określić, ile dokładnie takiego jodu zaczerpniętego wprost z powietrza jesteśmy w stanie dostarczyć. Niemniej bazując na materiałach, do których udało mi się dotrzeć, mogę powiedzieć, że jest to od kilku do 20 mikrogramów na dzień. Zatem jest to dość mało. Oczywiście jest to lepsze niż nic, jednakże ta metoda nie jest zbyt skuteczna, jak chodzi o uzupełnianie niedoborów wspomnianego pierwiastka. Teraz jeszcze krótko powiem, jakie badania wykonać, aby sprawdzić, czy w naszym organizmie znajdują się wystarczające ilości jodu. Otóż najbardziej miarodajnym badaniem jest oznaczenie zawartości jodu w wydalanym moczu. W tym celu dokonuje się dobowej zbiórki moczu i zebrany w ciągu 24 godzin mocz, a dokładnie jego próbkę, oddaje się do analizy w jak najkrótszym czasie. Zawartość prawidłową dla osób dorosłych przyjmuje się minimum 100 mikrogramów jodu na litr moczu. Jeśli nasz wynik wynosi poniżej 100 mikrogramów, oznacza to, że spożywamy zbyt mało jodu. Mam nadzieję, że niniejszy materiał państwa zainteresował. Uważam, że temat jodu jest zbyt rzadko poruszany, tym bardziej, że część z nas spożywa go w zbyt małych ilościach, stąd warto zastanowić się, czy produkty, które wymieniłem w dzisiejszym odcinku, znajdują się w państwa jadłospisie. Albo czy w odpowiedni sposób przechowują i stosują Państwo sól, która, jak można było się przekonać, wcale nie musi być dobrym źródłem omawianego pierwiastka. Tak jak powiedziałem, J ma bezpośredni związek z naszą tarczycą. Niemniej warto widzieć, że dla prawidłowego funkcjonowania tarczycy ważne są również jeszcze inne składniki, w tym głównie selen. Dlatego też zachęcam Państwa do obejrzenia filmu, w którym opowiadam właśnie o selenie. Również i temu pierwiastkowi nie poświęca się zbyt wiele miejsca w różnych materiałach edukacyjnych, aby obejrzeć odcinek o Selenie, wystarczy kliknąć teraz miniaturę, która pojawiła się na ekranie, a na dziś z mojej strony to wszystko, dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.